Proszę bardzo. Dziarski pstrąż. Witajcie na kanale z wędkarskiego pudełka. Jestem na tej samej rzece co ostatnio, ale warunki są zdecydowanie inne. Woda wydaje mi się być zimniejsza, jest delikatnie podniesiona i mocno podmętniona. Wczoraj przeszła tędy burza, z tego co mi jest wiadomo. Poranek był też chłodny, 3 stopnie. Wieje dosyć zimny wiaterek. Słoneczko co prawda operuje, ale mimo wszystko ryby zdecydowanie inaczej się zachowują. Nie jest tak łatwo obranie jak ostatnio. No właśnie, kto nie widział relacji z ostatniego wypadu, koniecznie niech nadrabia zaległości. Nadal złoty meps Aglia jedyneczka działa, robi robotę. Wszystkie ryby, które złowiłem, złowiłem właśnie na tę błystkę. Przezbroiłem ją sobie w pojedynczy haczyk i zdecydowanie był to dobry pomysł. Taki haczyk po zacięciu pewnie trzyma rybę. Wszystkie brania dzisiaj wcięte, wszystkie ryby wyholowane. Także to rozwiązanie jak najbardziej na plus. Widziałem kilka troszeczkę większych ryb, które zbierały muchy, ale żadna z nich nie była zainteresowana ani błystką, ani też gumą, wahadłówką, woblerem, różnymi rzeczami próbowałem kusić. No nic, ja wędki jeszcze nie składam, zobaczymy, może coś jeszcze się wydarzy. Trzymajcie kciuki. No już. Ale ładne kropeczki masz. Bardzo ładne kropeczki. Mykaj. No słuchajcie, troszkę większy, troszkę większy, 30, myślę 2-3 cm, grubiutki, mykaj, fajnie, proszę bardzo. Proszę bardzo. A jednak jesteście w wodzie. Ale samczyk ma już taki mały, a już ma pysk wyostrzony. Super. Słuchajcie, namierzyłem rybę, która zebrała owada z powierzchni. No jestem ciekawy, czy mi się uda ją skusić. Oczywiście złota obrotówka, która do tej pory działała, nadal na agrafce. No i co? Teraz będę próbował celnie podać przynętę i poprowadzić tak, aby była atrakcyjna dla ryby. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w praktyce. No myślę, że tak z 5 minut mogę poświęcić tej rybie. Zawsze to inaczej, kiedy się łowi na upatrzonego, kiedy się wie, że gdzieś ryba stoi, że wtedy jest szansa ją złowić, a inaczej, kiedy rzucasz na ślepo praktycznie. Tym bardziej, że dzisiaj woda mętna. Ja nie lubię w takiej wodzie łowić, choć często rezultaty są dużo lepsze niż na wodzie czystej. Ja lubię wszystko widzieć. Obiecująco wyglądająca miejscówka. Zobaczymy, czy coś wyskoczy do mojej błysteczki. Ajajajajaj, zobaczcie, piękna miejscówka. Nurt idzie drugim brzegiem, wymywa rynnę.
Przy brzegu woda zaczyna nabierać wstecznego prądu. No bardzo obiecująco to wszystko wygląda. Pytanie, czy coś z tego nurciku wyskoczy. GoPro start recording. Proszę bardzo. Dziarski pstrążyc. To mi się podoba. To mi się podoba. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Aglia od Mepsa, złota niezmiennie, jedyneczka, tym razem na haku, pojedynczym, bezzadziorowym, dużo lepiej trzyma rybę moim zdaniem. No kochani, ja już się będę z wami żegnał, pomimo iż warunki nie były tak sprzyjające jak ostatnio, kilka ryb udało się złowić, jestem z tego zadowolony. Widziałem też kilka większych ryb, one niestety nie miały ochoty na współpracę. Nie tym razem. Bardzo dobrze sprawdził się mepsik po raz kolejny. Złoty mepsik, aglia jedyneczka. Tym razem uzbrojony w pojedynczy hak o szerokim łuku kolankowym. Świetne rozwiązanie, zamierzam się go trzymać. Słuchajcie, dajcie znać, jak wam idzie nad wodą, co byście zrobili na moim miejscu, na co próbowalibyście kusić te ryby. Jeżeli macie pytanie, również w komentarzu je zostawcie. Jeżeli film się wam podobał, koniecznie dajcie łapkę w górę, to przekłada się na zasięgi filmów. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie z wędkarskiego pudełka, zjedźcie teraz na dół, kliknijcie przycisk subskrypcji i dzwoneczek, a wtedy kolejne materiały was nie ominą. Jeżeli chcecie wspierać to, co robię, macie taką możliwość, możecie postawić mi wirtualną kawę za pośrednictwem Buy Coffee Tu, platformy, którą podlinkowuję w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeszcze raz proszę, dawajcie znać, jak idzie wam nad wodą. Bardzo jestem ciekaw, co łowicie, jak łowicie, na co łowicie. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!